4 września 2011 roku byłem u pana burmistrza Pacha. Zwróciłem uwagę, dlaczego ten autobus został zabrany i nieprzystosowany, godziny odjazdu nie były przystosowane do normalnego pobytu, przybycia do szkoły na godzinę 8. Otóż okazało się, że szkoła była otwierana za 15:08. Pierwszy autobus był 27 po. Dlatego też te dzieci były już prawie w 7:30 w szkole i 15 minut nie miały po prostu co robić. Po mojej interwencji, po tygodniu czasu, przystosowano autobus ZKM, który to jest normalny autobus. Tu jest pani rewizor, może się na ten temat wypowiedzieć. Jak dzieci wchodzą do tego autobusu, jak się zachowują bez opieki, bez niczego. Ale to nie o to chodzi. O to chodzi, że teraz w Bielawie jest bezrobocie, ludzie są biedni. Jak jedna pani ma 5 dzieci, 4 dzieci musi wysłać do szkoły. I to wszystkich bije po kieszeni. Nie może tak być, proszę państwa, że komuś coś się obiecuje i się zawiera. Najlepiej komuś coś dać. Dać. Ale nie wolno nigdy zabrać, panie burmistrzu. Nie wolno tego robić. I nasze jest takie wezwanie wszystkich mieszkańców Dolnej Bielawy Górnej, żeby po prostu ten autobus przywrócić. Nie wiem, jakie są koszty tego autobusu, ale to jest wola chyba państwa, żeby do tego doprowadzić. To by było z mojej strony wszystko. Czy ktoś jeszcze? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze może ktoś? Nie, ja prowadzę obrady. Dobrze. I ja decyduję o tym, kto będzie, komu udzielę głosu i kto będzie zabierał głos na sesji. Pana prosiłem o to, żeby spokój na sesji i osoba odpowiedzialna. Pani jest osobą odpowiedzialną, bo to powiem, ja z panem, panu będę udzielał głosu. Dziękuję. Proszę bardzo, na listę mówców pisała się pani poseł Anna Szalewska. Proszę bardzo, udzielam. Panie burmistrzu, panowie wiceburmistrzowie, szanowni rodzice, szanowni goście. Pan burmistrz zażartował, że ja z reguły jestem przy likwidacjach, to znaczy, że za często chyba te likwidacje są. Rzeczywiście jestem posłem, który stara się być w trudnych sprawach, przy kłopotach ludzi. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, bo to państwo mogą zdecydować, analizując budżet. Byłam na spotkaniu, wtedy się pierwszy raz poznaliśmy, kiedy dyskutowaliśmy przy proteście rodziców o likwidacji szkoły. Rzeczywiście padły tam jednoznaczne deklaracje z ust pana burmistrza, że proszę się nie martwić, bezpieczeństwo dzieci będzie zagwarantowane, dzieci będą dowożone do szkoły, mimo że ja cały czas zwracałam uwagę o przepisie mówiącym o odległości. Ale oczywiście w kompetencji rady, w kompetencji pana burmistrza jest taka możliwość. Bielawa, tak jak każda gmina, to wspólnota ludzi, wspólnota obywateli. W związku z tym potrzebna jest zwyczajna komunikacja. Szkoda, że rodzice nie zostali zaproszeni na komisję budżetu, na komisję edukacji, gdzie na przykład uprzedzono by ich, dano by im szansę do możliwości, do dyskusji na temat tego, gdzie znaleźć ewentualnie oszczędności. Ale ja słyszę, panie burmistrzu, że rzeczywiście oszczędność i owszem w postaci owego autobusu, natomiast oszczędności w postaci wynagrodzeń nie bardzo. To stawia w złym świetle no, całą grupę, całą zbiorowość i wspólnotę Bielawy. Myślę, że trzeba przede wszystkim dotrzymywać słowa. Oczywiście nie została podpisana żadna deklaracja przez pana burmistrza. Padło słowo, padło zobowiązanie i dobrze państwo wiecie, że mieszkańcy inaczej reagowaliby na likwidację. Byłoby dużo głośniej, bardziej nerwowo, gdyby nie to, że zapewniono ich,
że rzeczywiście dla ich dzieci zrobi się wszystko, żeby owa likwidacja była, czy przebiegała bezboleśnie. W związku z tym informacja do rodziców we wrześniu jest po prostu zwyczajnym nieporozumieniem. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Poseł, Szanowni Państwo. Może zanim zaczniemy rozmawiać o sytuacji wywożenia dzieci, trochę na początku przypomnienia faktów, dlaczego te wywozy zostały rozpoczęte. Uchwała o likwidacji szkół została uchwalona przez Radę w lutym 2008 roku. Ona była poprzedzona uchwałami o zamiarze likwidacji szkół, które były rok wcześniej. Tak naprawdę w 2007, w lutym, były te największe emocje, największe dyskusje na temat likwidacji szkół i wtedy również padały pewne stwierdzenia, jak tę sytuację rozwiązać. No ale dobrze, w lutym jest uchwała o likwidacji i przypomnę, dlaczego zajęto się dowozami. Problem dowozów dotyczył tak naprawdę pewnej grupy dzieci. On nie dotyczył wszystkich dzieci, które chodziły wtedy do szkoły numer 5 i do szkoły numer 7. Przepraszam, do szkoły numer 1. On dotyczył tylko dzieci, które miały iść wtedy do klasy czwartej. Jakby nie było likwidacji, one poszłyby do klasy czwartej w swoich placówkach, tych, które istniały, czyli szkoła numer 5 przy Ludowej i przy Polnej, a w szkole numer 1 to były placówki przy ulicy Żeromskiego i Wolności. Likwidacja spowodowała to, że te dzieci musiały trafić do innego obiektu. Można powiedzieć, że była to sytuacja taka trochę, którą rodzice ówcześni mogli być zaskoczeni. Więc mówimy tutaj tylko o grupie dzieci z klas 4-6, którym właśnie ta droga do szkoły w momencie podejmowania tej uchwały się wydłużyła, ponieważ dzieci z klas 4-6 musiały dojść na ulicę Waleńskiego, a w Dolnej Bielawie było to osiedle Włókniarzów. No i tutaj tak od razu, bo oczywiście będę trochę mówił ogólnie, natomiast będę chciał też odnosić się do tego, co Państwo powiedzieli. To, co mówi Pani Poseł w tej chwili o sześciolatkach, którzy idą do szkoły, dla których to niebezpieczeństwo będzie wzrastało, czy bezpieczeństwo nie będzie zapewnione, jest nieprawdą, ponieważ uczniowie, czyli te małe dzieciaczki z klas 1-3, one dalej będą chodzić na ulicę Ludową, bo jest tam placówka tej szkoły, i dalej będą chodzić do szkoły na ulicy Wolności. To, że te szkoły obecnie 3 lata po likwidacji wyglądają zupełnie inne, jak wyglądały wtedy, to już jest osobna kwestia, bo ci, którzy byli w tych szkołach, widzą, że naprawdę ta likwidacja przyniosła w perspektywie czasu bardzo dobre efekty i myślę, że rodzice, którzy tutaj są, również to potwierdzą. To była słuszna decyzja. I dobrze, i teraz jakby padło tak naprawdę stwierdzenie, bo ja myślę, że najwięcej kontrowersji wywołuje ten fakt, o którym mówił Pan Morzej. Najgorzej jest coś dać i coś zabrać. Szanowni Państwo, jesteśmy 3 lata po likwidacji tych placówek, więc tak jak mówię, te 3 lata potrzebne były po to, żeby jakby wprowadzić pewien okres przejściowy. Po pierwsze, one doprowadziły do wyjścia ze szkoły tych dzieci, którym tak naprawdę było to obiecywane, czyli te roczniki 4., 5., 6. klasa. Te dzieci, można powiedzieć, dla nich w momencie rozpoczynania nauki w klasie pierwszej, dla nich w pewnym momencie w trakcie tej nauki w szkole podstawowej zmienił się stan prawny. I my o te osoby zadbaliśmy, organizując ten dowóz. W tej chwili te dzieci wyszły z tej szkoły. Jest tutaj dużo o bezpieczeństwie mowa. Proszę Państwa, w ciągu tych 3 lat, my potrzebowaliśmy tych 3 lat, żeby to bezpieczeństwo na tych trasach podnieść.